Hej kochani, zapraszam Was dziś na sylwestrowy makijaż, taką moją propozycję. Mam nadzieję, że ktoś z Was tutaj coś podpatrzy. Jak widzicie, mam już błyszczące kolczyki. To jest początek oczywiście, później będziemy robić fryzurę. Natomiast najpierw zrobimy sobie oczy. Zrobiłam już makijaż twarzy, bo to jest nudne i omijam to po prostu. Skupimy się jednak dziś na oczach. Chciałabym skupić się teraz na brokacie, na glitterze, ponieważ stał się bardzo, bardzo modny w tym roku. Był wielki, wielki powrót właśnie brokatu holograficznego. Właśnie sobie paznokcie pomalowałam. I też mam holo tutaj na małych palcach. Także wielki, wielki powrót. Tak naprawdę brokat pojawiał się wszędzie i na Instagramie. No wszędzie, 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 gdzie sobie nie wyobraźcie. Tam był brokat, glitter, wszystko co błyszczące. Był też wielki powrót błyszczących cieni, błyszczących pomadek do ust. Dziś nie chcę się skupiać na ustach, nie chcę się skupiać na brwiach, chcę się skupić na oczach. Bo nie chcę, żeby tego było za dużo. Jeszcze na koniec będzie fajna fryzura, ale tak jak mówię, najpierw skupimy się na oczach. Zrobimy sobie takie glitterowe kreski, coś takiego, co każda z Was może zrobić i wykorzystam sobie tutaj pigment taki z Inglota, który się bardzo sypie w kolorze 50. Możecie też zrobić makijaż twarzy na koniec, jeżeli wolicie to zrobić w ten sposób. Zaczynam od bazy, będzie to dziś paint pod smaka i nakładam na całą powiekę. Fajny podkład. I teraz biorę sobie dowolne matowe cienie, które będą jakby podkładem tego, co będzie działo się dalej. Biorę sobie tą paletę mat o tak i zrobię sobie jasną bazę pod późniejsze cienie, czyli wezmę sobie ten żółty i biały i nakładam praktycznie na całą powiekę, żeby utrwalić bazę. Teraz wezmę sobie mniejszy pędzelek i nim będę zaznaczać sobie, jak będzie mi tu szedł cień i jak będzie mi szedł glitter. I tutaj w zależności od tego, jak wolicie, możecie zrobić tylko kreskę brokatową. Ja będę też robić czarną kreskę tu przy rzęsach, żeby oczywiście nie zapominać o rzęsach. Możecie zrobić samą cienką kreskę, ale możecie zrobić ją grubszą. Ja zrobię taką pół na pół, takim brązowym bardziej cieniem. Zaznaczam sobie miejsce odcięcia, mniej więcej tu. Dochodzę tutaj na zewnątrz, ale nie zjeżdżam w dół i rozszerzam na zewnątrz. I teraz zasada jest taka, nie dotykam tego, co jest tu pod spodem. Będę robić sobie cień tylko na górze. Jeszcze raz pędzelek do rozcierania, biorę sobie jaśniejszy cień i rozcieram ku górze tę kreskę. Najlepiej odchylić głowę do tyłu, żeby widzieć całe załamanie. I tu możecie oczywiście wykorzystać dowolne kolory do odcięcia. Mogą być jakieś burgundy, mogą być kolory zimne. Jakie wolicie tak naprawdę. Teraz ciemniejszy kolor. Jeszcze raz tutaj w załamaniu. I coraz bardziej przyciemniamy. Tutaj szczególnie w zewnętrznym kąciku. Ok, mniej więcej o to mi chodziło. Nie chcę natomiast uzyskiwać takiego wyraźnego czarnego, takiej wiecie, mocnej krechy. Wezmę sobie jeszcze paletkę Kat Von D, bo tu mam takie bardzo ładne, jasne odcienie. Podkreślę jeszcze tutaj. No ta paleta jest, powiem Wam, troszkę lepiej napigmentowana niż ta poprzednia. Ok, wiem, że na razie wygląda to strasznie, ale poczekajcie chwilkę. Teraz zrobię sobie podstawę tego glittera błyszczącego cienia. Wezmę sobie paletę Moon Dust z Urban Decay. Płaskim pędzelkiem wezmę sobie ten drugi cień. Trochę się sypię, bo jeszcze czy się nie za bardzo będzie sypał. I nakładam tutaj, gdzie będzie szła moja kreska. Myślałam, że jest bardziej srebrny ten kolor. Nie, ten kolor mi się szczerze mówiąc nie podoba. Przejdę do następnego kroku, będzie lepiej, bo teraz co zepsułam sobie ten efekt. Słuchajcie, kolejny krok jest taki, że biorę sobie glitter w żelu, taki liner w żelu. To jest po prostu glitter eyeliner z Kiko w kolorze 01. I biorę sobie mój cień sypki z Inglota w kolorze 50. I to, co robię, to jest bardzo, bardzo proste. To samo nie wystarczy, ponieważ nie ma tylu drobinek, ale ma moc, która będzie zlepiała to wszystko. Więc biorę liner, maczam sobie w tym cieniu. Samo muszę niestety użyć sobie osłonki. Się będzie osypywało. Zaczynam rysować kreskę od początku aż do końca. I za każdym razem maczam jeszcze raz w glitterze. Możecie oczywiście to zrobić osobnym pędzelkiem, ale tak jest po prostu łatwiej. I ja robię taką grubą, glitterową kreskę. Za każdym razem maczajcie, pamiętajcie. Widzicie, od samego środka do zewnątrz. Tak naprawdę mogłam pominąć ten cień, który nałożyłam wcześniej. Już samo to wystarcza. Wezmę sobie jeszcze ten sam pędzelek, zamoczę w glitterze. I dodam w kilku miejscach, gdzie jeszcze cień jest mokry. Okej, o to chodziło. Niech sobie to przesycha, tylko nie zamykajcie mocno oczu, żeby nie zepsuć efektu. I dokładnie to samo robię z drugiej strony. Rysuję kreskę i poprawiam kreskę. Okej, tak to wygląda. Wiem, że jeszcze póki co nie widać końcowego efektu, ale poczekajcie jeszcze chwilkę. Dobra, zakręcę ten glitter, bo on będzie tutaj zaraz wszędzie. Teraz czarny liner. Oczywiście można użyć linera w żelu. Ja sobie użyję linera płynnego, bo uważam, że taki lepiej się sprawdza przy brokacie. I co zrobię, to po prostu użyję innego aplikatora, ponieważ taki będzie się zaczepiał o brokat. Bardzo prosta sprawa. Moczymy pędzelek. O tak. I robimy kreskę pod spodem. I ważne jest to, żeby teraz
Dół kreski brokatem był dołem waszej czarnej kreski. Okej. Dokładnie o to mi chodziło. Czyli robimy linię przy samej linii rzęs. Widzicie? Czyli mamy tak naprawdę trzy linie. Linię czarną, linię brokatową i linię z cieniami. I z drugiej strony to samo. Oczywiście jak mówimy o Sylwestrze, to też o sztucznych rzęsach. Nie takich, jak ostatnio widzieliście w telewizji śniadaniowej. Będę coś fajniejszego. Rzęs od Hani, Glam Lash idealne. Pierwszy raz je będę używać, ale myślę, że będą właśnie idealne do tego makijażu. Zaraz sobie przymierzę. Rzęsy mogą być oczywiście duże. O, tak będą wyglądać. Myślę, że ładnie. Duo w pędzelku, świetnie mi się sprawdza. Jak idziecie na imprezę sylwestrową, to warto też klej zabrać ze sobą. I ten w pędzelku jest fajny, bo zawsze możecie sobie troszeczkę podkleić, jeżeli wam się jakiś, na przykład końcówka odklei. Ale łatwo się przykleja, słuchajcie, bardzo, bardzo łatwo. Teraz zajmę się jeszcze dolną powieką, bo nie chcę ją zostawiać tak bez niczego. Więc wezmę sobie po prostu taki średni cień. Coś takiego. I podkreślę samą dolną powiekę. W ten sposób. Dobra. I teraz jeszcze tusz. Mam tutaj ten mój dwustronny. Akurat on już się kończy, więc idealnie. Nie będę nakładać dużej ilości. Tuż tutaj tylko po to, żeby zlepić rzęsy ze sobą, żeby nie było widać naszych. O, i tutaj ważne, żeby wytuszować te malutkie rzęski. Spoicie ze sobą, chociaż chyba nikt nie powie, że mam naturalne swoje takie. Ale wiecie, Sylwestra można. I faktycznie mogłam zrobić makijaż twarzy później, bo trochę brokatu się osypało. Więc jeśli chodzi o brwi, użyję sobie taupe. I podkreślam kształt. Okej, okay, make-up prawie skończony. Przechodzimy do ust. Chciałabym, żeby usta były mimo wszystko w miarę naturalne, ponieważ mamy bardzo mocne oko. Dlatego wybrałam MAC-a w kolorze Back in Vogue. Bez konturówki. Za ciemne? Jaśniejsze. Jaśniejszy nazywa się Lady Be Good. Kochani, tak prezentuje się makijaż, a teraz zajmę się włosami i już do was wracam. Mam nadzieję, że wam się podoba. Bardzo proste fryzury na Sylwestra z wykorzystaniem czegoś do kręcenia. Mówię czegoś, ponieważ tutaj zostawiam wam dowolność. Możecie użyć karbownicy, jak za dawnych czasów, w latach 90. Możecie użyć lokówki, możecie użyć po prostu prostownicy, na którą będziecie kręcić włosów. Ja dziś będę używać falownicy. I wybrałam właśnie ten sprzęt, ponieważ używam jej bardzo rzadko na specjalne okazje i stwierdziłam, że to będzie fajny patent właśnie. Rozczesuję całe włosy. Wiecie, to zdejmę te kolczyki, bo na razie to mnie wpadają, przeszkadzają. Oddzielam włosy tak nad uchem mniej więcej. Widzicie, mam teraz przedzielone na pół. I zaczynam działać falownicą. Jestem z powrotem i kochani, wszystkie włosy są zakręcone. Co do samej falownicy, to powiem wam, że ta mnie trochę wkurza, ponieważ jak widzieliście podczas nagrywania, podczas kręcenia, tutaj w trakcie kręcenia przełączałam niechcący, trzymając, przełączałam temperaturę i mnie to tak wkurzało. Musiałam co chwilę sprawdzać, jaka jest temperatura. Ja staram się nie kręcić włosów powyżej 180 stopni. Dodatkowo, co mnie wkurza, to to, że się bardzo mało otwiera, widzicie? Tu już jest blokada, więc tak naprawdę ciężko mi tutaj też nieraz włożyć pasmo włosów i trzeba kombinować. Jak będziecie kiedyś kupowali falownicę, zwróćcie na to uwagę, żeby bardziej się otwierała, jeżeli się da, no i żeby oczywiście ta cała kontrolka była gdzieś w środku. Życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby był lepszy niż 2016. Wiele osób narzekało na 2016, że był słabym rokiem, że działy się jakieś przykre rzeczy. Życzę wam, żeby przyszły rok był jeszcze lepszy, żebyście nie mieli na co narzekać, żebyście odnosili same sukcesy. No i to tyle. Napiszcie mi, co robicie w Sylwestra i jak będziecie wyglądać. Do zobaczenia. Pa, pa.